Tak, jesteśmy bardzo zaangażowani w pracę na rzecz całych Kaszub Północnych. Ja tylko chciałabym sprostować, że sezon trwa cały czas. Aha. Dlatego, że ciągle widzimy turystów na naszym terenie, co dobrze wróży i dobrze świadczy. Mówi nam Marta Balicka. Lokalna organizacja turystyczna Kaszuby Północne zrzesza różne tereny, właśnie Nordy, w różnych działaniach turystycznych. Natomiast w tym roku, czy w zeszłym roku, pod koniec, można powiedzieć, odnotowaliście straty, to znaczy miasto Puck zrezygnowało. Czy to wynika z jakichś nieporozumień i czy rzeczywiście tutaj będą się wiązały jakieś mniejszy zakres działalności z waszej strony? Wie pan co, no ja zawsze mówię, że samorząd to jest taki twór, który ma swoją jakby osobowość i ma prawo wstępować w różne stowarzyszenia i występować. Natomiast nic się nie zmienia. My mamy nadal ogrom pracy. Te wszystkie nasze działania, w tym realizacja, jesteśmy w trakcie realizacji dwóch programów międzynarodowych, o czymś świadczy, więc myślę, że niech żałuje ten, którego nie ma z nami. Dobrze. Oczywiście tutaj ze strony Pucka są takie informacje, że oni sami jakby przeznaczą swoje pieniądze na własną promocję, ale w takim razie powstaje pytanie właściwie, na czym polega organizacja turystyczna, i tutaj chciałbym właśnie spytać o zakres działalności, czym zajmują się w ogóle lokalne organizacje turystyczne. Lokalna organizacja turystyczna ma na celu promocję turystyczną, w naszym przypadku powiatu puckiego i wejherowskiego. Tak sobie właśnie, tak wynika ze statutu. Rozwój infrastruktury turystycznej, rozwój informacji turystycznej, jakby to są te główne cele. Wykonujemy je poprzez między innymi wydawanie materiałów promocyjnych, poprzez stoiska wystawiennicze, też na targach, poprzez przede wszystkim marketing online, czyli jesteśmy bardzo obecni i na stronach internetowych, i w witrynach, i gdzieś tam monitorujemy zasięgi, robimy kampanie promocyjne internetowe, ponieważ to jest jakby teraz aktualnie najlepsze źródło promocji. My skorzystamy z nowoczesnych narzędzi i idziemy tutaj. Dzięki temu zasięg jest też międzynarodowy, ale także dzięki programom różnym, które realizujecie. Tutaj oczywiście Norda to jest charakterystyczny teren ze względu na położenie blisko morza, basen Morza Bałtyckiego, i z tym związany jest właśnie jeden z międzynarodowych projektów, prawda? Tak, Dwory i Pałace Południowego Bałtyku, 13 partnerów międzynarodowych i tutaj wiele rzeczy się już dzieje, a zadzieje się jeszcze więcej. Będziemy przygotowywać festiwal dworów i pałaców. Udało nam się zaangażować do współpracy czy to właścicieli, czy osoby, które bezpośrednio zarządzają dworami i pałacami i w powiecie wejherowskim, i puckim. I to jest też bardzo pozytywny znak, że potrafiliśmy się zintegrować. Tych działalności w najbliższym czasie, one się w zasadzie już dzieją, no my musimy przygotowywać się zarówno do wydarzeń związanych z pokazaniem tego dorobku na naszym terenie, i będzie w weekend 1-2 czerwca w różnych miejscach 15 wydarzeń z programem zarówno dla dzieci i dla dorosłych, i temu będzie towarzyszyć też wspólna akcja promocyjna. Do tego będziemy przygotowywać materiał promocyjny w 3 językach. Wychodzimy jakby naprzeciw też oczekiwaniom turystów, którzy poszukują nowych doznań, nowych wrażeń, nowych miejsc. I mam nadzieję, że to też będzie nowa forma spędzania wolnego czasu, nie tylko nad morzem, ale w bardzo atrakcyjnych miejscach, jakimi są nasze pałace i dwory.
Zresztą niektóre imponujące. Tak jest. Tym bardziej tutaj poruszyła Pani ten temat, że turyści szukają czegoś nowego, bo oni często wracają i szukają po prostu nowych doświadczeń. Kolejnym programem jest tutaj nazwa, mam nadzieję, że dobrze wymówię, Retrut, związany z turystyką przybrzeżną, turystyką morską. Tak. Na czym to polega? Chcemy zaktywizować wszystkich tych działających wokół Zatoki Puckiej i Gdańskiej. Mam tu na myśli i przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność typową wędkarsko-morską, ale też hotelarzy, gastronomów i pokazać turystom, że my mamy pakiet, bo chodzi o pakietowanie usług i sieciowanie, czyli wspólny taki produkt, który będzie łatwo dostępny poprzez na przykład stronę na bazie podobną do na przykład do Bookingu, tak? Że klikamy i wiemy, co się tam dzieje u nas i chcemy z tego skorzystać. Będziemy też temu będzie towarzyszyć też szereg szkoleń, konferencji dla osób właśnie z tej branży, która żyje z przybrzeżnej turystyki. Mhm. I to tutaj też dużo rzeczy jeszcze przed nami. No i oczywiście jak zawsze kampanie promocyjne. Mm-hmm. Tutaj ja otrzymałem od Barbary Mudlaw, naszego gościa, piękne wydawnictwo, przewodnik po Kaszubach Północnych na cztery pory roku. To jest akurat rzecz, która bardziej się skupia na przyrodniczym dziedzictwie, chociaż tutaj widzę naprawdę bardzo bogatą ofertę. Jakie wydawnictwa w tym roku planujecie i do kogo one są kierowane? Rzeczywiście w grudniu wydaliśmy przewodnik przyrodniczy, efekt 9-miesięcznej przynajmniej pracy i gdzieś tam współpracy takiej bardzo szerokiej, ponieważ tutaj angażowaliśmy naukowców z dziedziny ornitologia, geologia, botanika, więc ta przyroda tam jest tam wielowarstwowo bardzo opisana, też oceanografia, to co można właśnie obserwować na niebie, na brzegu morskim, ale też na lądzie i w wodzie, więc bardzo cieszymy się, że to wydawnictwo zarówno w języku polskim, jak i w języku angielskim udało nam się spiąć i wydać. Natomiast w przyszłym roku właśnie będziemy dystrybuować skutecznie ten przewodnik i będziemy wydawać album fotograficzny Kaszuby Północne. Będziemy wydawać biuletyn Kaszuby Północne. Będziemy wydawać mapę atrakcji turystycznych Kaszub Północnych. Też jak wspomniała tutaj pani prezes, będzie przygotowany materiał, który dotyczy właśnie dworów i pałaców, ale w takim kontekście z ofertą dla rodzin z dziećmi w trzech językach obcych. No i oczywiście też co miesiąc przygotowujemy gazetę Ziemia Pucka Info, która skupia ofertę kulturalną, sportowo-turystyczną bardzo. Tam jest coraz więcej działów turystycznych też, trzeba przyznać, więc gdzieś tam edukujemy i staramy się tą turystykę też przybliżać mieszkańcom, żeby byli bardziej świadomi. Mhm. Tutaj mówiąc o tym wydawnictwie, głównie już wspomniałem o tym dziedzictwie przyrodniczym, które niewątpliwie jest, myślę, że mało znane, a warto wiedzieć, jak wyjątkowy jest nasz region pod tym względem, Kaszuby Północne. Natomiast oczywiście mamy też to dziedzictwo związane z historią, między innymi ten szlak militarny. Czy tutaj też w tym roku będziecie wokół tego szlaku tworzyć jakieś inicjatywy? Podobnie jak w ubiegłym roku wystartowaliśmy z takim festiwalem historycznym o nazwie Militariada i w tym roku chcemy go kontynuować, chcemy go powtórzyć, ponieważ też gdzieś tam był taki dobry oddźwięk w zeszłym roku i widzimy, że chcemy ten szlak historii militarnej Kaszub Północnych animować właśnie w taki sposób, czyli w jakiś wybrany weekend maja lub czerwca, prawdopodobnie czerwca,
uruchomimy punkty, które są na szlaku w taki sposób, że będzie można posłuchać o tych miejscach z relacji właśnie przewodników turystycznych. Będzie można zobaczyć rekonstrukcje historyczne. Tutaj właśnie zapraszamy do współpracy stowarzyszenia, organizacje pozarządowe działające właśnie na terenie powiatu puckiego i chcemy to rozwijać, kontynuować na pewno. Więc aby się to udało, tutaj już czas nas goni, a tych inicjatyw jest tyle, że można by cały czas mówić. Jeszcze powiedzmy o festiwalu ryby i wina, bo brzmi bardzo ciekawie. Inny event, który planujemy wykonać w tym roku i też pozyskaliśmy środki na ten cel. To jest, tak jak pan powiedział, festiwal ryby i wina, który ma odbyć się też właśnie w wybrany weekend czerwca lub września, prawdopodobnie września, w Rybaczówce w Dębkach. Chcemy zaprezentować umiejętności kulinarne uczniów szkół ponadgimnazjalnych o profilu gastronomicznym. I chcemy zaprosić właśnie mieszkańców, turystów do tego, żeby posmakowali właśnie potrawy przygotowane przez uczniów rybne. Chcemy zaprosić też jakby partnerów ze strony niemieckiej do tego, żeby przywieźli wino i można było właśnie konsumować rybę z winem. I to też będzie w oparciu o ofertę kulturalną, czyli też na scenie będzie działo się sporo rzeczy, będą konkursy, będą zespoły muzyczne, więc też chcemy rozwijać, ponieważ dwa lata temu też miał miejsce Festiwal Ryby i Wina w Mechelinkach. Chcemy to powtórzyć i zrobić tym razem właśnie w Dębkach. I w ten sposób też tą gastronomię gdzieś tam uwypuklić, pokazać, promować. Mówi szeroko. Barbara Mudlaw, że będzie działo się dużo na Festiwalu Ryby i Wina, ale ja myślę, że możemy te słowa odnieść do całego 2019 roku na Kaszubach Północnych. Będzie się działo dużo i oby wszystko cieszyło się jak największym zainteresowaniem. A rozmawiamy z panią prezes lokalnej organizacji turystycznej Kaszuby Północne, Martą Balicką. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Oraz Barbarą Mudlaw z tej organizacji. Dziękuję. Bardzo dziękuję.